fabrycznych, a także tej młodzieży warszawskiej, był już gotowy do powstania 21 stycznia w zasadzie, bo też z chwilą ogłoszenia manifestu powstańczego 22 stycznia oddział dowodzony przez Kazimierza Mieleckiego. To jest właśnie tych przykładów, którzy oddali swoje życie tej idei niepodległości. Pod jego dowództwem ten oddział opanował miasto, odparł atak plutonu piechoty dowodzonego przez Iwanowa i na, można powiedzieć, kilkanaście godzin miasto zostało zajęte przez powstańców. Następnego dnia niestety tutaj ściągnięto posiłki z Kutna, wysłane koleją, czyli od strony stacji kolejowej w Kniewie. Po połączeniu ten oddział właśnie z oddziałem Iwanowa dokonał natarcia na Żyki i powstańcy zostali stąd wyparci w lasy gostynińskie. Bezpośrednio po tych wydarzeniach powstańczych od samego początku, tutaj po zajęciu miasta, Rosjanie rozpoczęli aresztowania. Za przynależność do konspiracji powstańczej aresztowano 48 osób w Żykinie. Oskarżono o pomoc powstańców burmistrza Żykina, Stanisława Tańskiego, który otrzymał karę śmierci. No, jakoś z tej kary się, można powiedzieć, wywinął, bowiem pozostawał jeszcze na urzędzie później. Ale również miejscowy oberżysta Stankiewicz został skazany o udział pomocy powstańcom. Tu warto też pamiętać o nazwiskach osób, które organizowały tutaj na miejscu ten oddział, przytoczę, oficjaliści fabryczni Zawadzki i Kurowski. Ci dwaj panowie tutaj mieli organizować ten oddział powstańczy. Za to również miała ich spotkać surowa kara. Te represje praktycznie Rosjanie rozpoczęli tuż po wybuchu powstania. Szkoda, że tej akcji w Żychlinie nie wykorzystano w Kutnie, bo prawdopodobnie w tym momencie ten oddział garnizon kutnowski zajęty likwidacją powstania w Żychlinie no, nie mógł na czas wrócić i interweniować w Kutnie. Zresztą oddział kutnowski był zawsze skromniejszy, tylko że tam tylko do walki było przygotowanych jedynie 100 osób. Więc no, tutaj przy 500 pieszych samych był to rzeczywiście dość. W pierwszym okresie na naszym terenie mamy w zasadzie jeszcze jedną informację o przemarszu właśnie przez Śleszyn, który stawał się tutaj dosyć takim ośrodkiem partyzanckim, dosyć prężnie działającym. Przeszedł tam oddział powstańczy, złożony z 80 ludzi. W okolicy Śleszyna też zginęło dwóch powstańców, którzy wieźli kasę powstańczą, zaskoczeni przez kozaków. Zostali przez oficera rosyjskiego złożeni, można powiedzieć, w dworze śleszyńskim. Powiadomiono rodzinę i pozwolono im, tej rodzinie, pochować tych powstańców pod warunkiem, że nie będzie żadnej manifestacji, żadnego jakiegoś masowego udziału w pogrzebie. Mimo wszystko udało się kilku powstańcom w przebraniu dotrzeć na ten pogrzeb. Jeden z nich, mając dostęp do trumny jednego z zabitych, odciął guzik z munduru tego powstańca. Był to Ludwik Siekierski, który później przechowywał tą pamiątkę jako drogocenny klejnot, przekazany później na początku XX wieku do zbiorów Tarczyńskiego w Łowiczu. Po tych paru epizodach zimowych powstanie na naszym terenie nieco zamarło, także dopiero wiosną i latem mamy tutaj kolejne informacje o kolejnych akcjach, działaniach partii powstańczych. Jedna z takich akcji było uwolnienie w areszcie w Krośniewicach przebywających tam powstańców. Inicjatorzy tej akcji, Andrzej Kopa, Marcin Wiedarowski czy Lucjan Kaliński, zostali następnie skazani, złapani oczywiście, skazani po 25 lat katorgi. Kolejną najważniejszą postacią dla naszych ziem był generał Edmund Taczanowski, który zasłynął między innymi bitwą pod Ignacewem, a wcześniej danymi akcjami pod Zdrami i Kołem. Jego oddziały jazdy miały swój taki dość ciekawy epizod pod Kutnem. Kawaleria właśnie z tego oddziału Taczanowskiego
rozbiła rosyjski oddział, zabijając pułkownika carskiego. Natomiast miał to miejsce 16 lipca, natomiast niemal dwa tygodnie wcześniej patrol innego oddziału Roberta Stowońskiego zaatakował warty garnizonu Lutnowskiego, co postawiło w stan alarmu i ruszył do walki cały garnizon. Rosjanie wówczas stracili kilku powstańców. Nie były to największe straty, jakie powstańcy zadali na naszym terenie Rosjanom. Tutaj jeszcze jeden dość ciekawy epizod związany z Żychlinem. 22 lipca 1863 roku między Dobrzewinem w zasadzie a Żychlinem rozegrała się bitwa stoczona przez pułkownika Edmunda Grandier, który idąc od strony oporowa w kierunku Żychlina napotkał oddział Rosjan. Przeciwko nim rzucił patrol konny i udało się tym powstańcom odeprzeć kozaków. Niestety do akcji wkroczyła piechota rosyjska, która podciągnęła też artylerię. Sypnęła kartaczami i zmusiła powstańców do odwrotu w kierunku tutaj na Drzewożki. Na szczęście to starcie zakończyło się bez strat powstańców. Według raportów, jakie były na tym terenie, okazało się, że tylko dwóch oficerów było lekko rannych, a żaden po prostu z powstańców nie zginął. Potyczka druga, jaka się po paru dniach odbyła, już z innym oddziałem, pod dowództwem Szumlańskiego, oddział tylko kilkunastoosobowy, stoczył potyczkę, ale okazało się, że jednostki rosyjskie były rzeczywiście liczebnie o wiele, wiele większe, dlatego oni się wycofali na teren Oporówka i Oporowa, a więc leżących od strony Kutna dwóch miejscowości. Dzisiaj te tereny troszeczkę wyglądają inaczej, puste, bezleśne, a w tamtym okresie czasu były te tereny zalesione i od Dobrzelina do Oporowa można było lasami się przedostać. Dla powstańców był to bez wątpienia sukces, każde starcie bez strat, które zakończyło się w zasadzie bez rozstrzygnięcia, było dużym sukcesem, natomiast ze strony rosyjskiej starcie z takimi wielkimi siłami słabo w sumie uzbrojonych i teoretycznie gorzej wyszkolonych powstańców było dość dużą ujmą na honorze. Choć Rosjanie czasami bywali sobie sami winni, bowiem jak zapisał to jeden z członków rządu w swoich pamiętnikach, po przybyciu do Łęczycy, właśnie po wyjeździe z Kutna, do miasta przybył batalion Rosjan. Żołnierzy tak pijanych, zjednoczonych, że spokojnie parę kobiet rozbroiłoby cały ten batalion. Niestety nie było pod ręką nikogo chętnego i sprawa nie paliła. Także nie zawsze ci Rosjanie też byli na odpowiednim poziomie.